Cześć wszystkim z tej strony Matranus, i dzisiaj przygotowuję dla nas nowe informacje dotyczące najnowszej aktualizacji do Albiona Online, mianowicie o Hectorze. I będziemy tutaj sobie mówić o większości zmian oraz o tym, w jaki sposób może to wpłynąć na grę, czy też po prostu na doznania związane z samą rozgrywką. Standardowo Hector będzie to również ostatnia aktualizacja wprowadzona przed samą premierą Albiona Online, która odbędzie się już 17 lipca 2017 roku. I w tej właśnie, jak gdyby aktualizacji będzie jak gdyby ten ostateczny premierowy już stan gry. Czyli wszystko to, co zostanie wprowadzone teraz, będzie prawdopodobnie już potem w oficjalnej tej wersji gry. Czyli tak, ta jak gdyby aktualizacja startuje 7 czerwca, i wprowadza ona bardzo dużo nowości, bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy, które biorą i będą wpływać tutaj na rozgrywkę. I tak, może zacznijmy sobie od tego. Że jednym z najważniejszych aspektów będzie czarny rynek. A ogólnie rzecz biorąc, twórcy od pewnego czasu biorą i próbują w jakiś tam sposób zbalansować tą rozgrywkę oraz sprawić, żeby ekonomia była zabawna i żeby zachęcała do ciągłego grindu, wyrabiania przedmiotów itd., itd. Jednak w pewnym momencie po prostu bramka się zamyka, ponieważ tak, nowi gracze mają już poziomy przedmiotów dosyć niskie, nie mogą już na tym zarabiać na aha. Ogólnie rzecz biorąc, zaczyna się robić coś takiego, że ceny przedmiotów spadają na łeb na szyję. I w pewnym sensie nie ma nawet w jakiś sposób wziąć i tego zrównoważyć, no bo po prostu nie ma aż takiej ilości słabych graczy, którzy chcieliby kupywać te słabe przedmioty. Z drugiej strony, teraz pojawi się czarny rynek. Czarny rynek będzie uzależniony, jak gdyby, od samej mechaniki gry, czyli od ilości mobów zabijanych na PVE. Po pierwsze, da on szansę. Jak gdyby każdemu graczowi na wzbogacenie swojego lutu z typowego lochu, czyli nie tylko i wyłącznie będzie szansa, żeby dostawać srebro i jakiegoś tam rodzaju esencję teraz na lochach, ale również będzie można od czasu do czasu wydropić przedmiot. Ten przedmiot będzie wyrabiany przez gracza, tylko że ten gracz musi będzie, znaczy będzie musiał po prostu go sprzedać właśnie u tego handlarza na czarnym rynku. Czarny rynek będzie umiejscowiony w karlon. Yy, czyli w tym, jak gdyby, tym centralnym mieście świata Albionu, co moim zdaniem jest bardzo fajne, zresztą pewnie niedługo również pojawi się na ten temat więcej informacji. Yy... I ogólnie rzecz biorąc, sama koncepcja jest bardzo fajna, ponieważ, tak, wydłuża nam grind, sprawia, że możemy sprzedać nawet niepotrzebne rzeczy u właśnie tego handlarza. A jeżeli jest mała ilość osób, która bierze i jak gdyby wyrabia tego rodzaju przedmioty, no to wiadomo, że e, te ceny będą wyższe. Na dodatek, zachęca to jak gdyby do podróży z tych stref bardzo bezpiecznych do tego głównego centralnego miasta, w którym tak naprawdę będą teraz miały siedzibę większość swojej gildii, ponieważ zostaje tutaj przerobiony jak gdyby dostęp do tych zewnętrznych rubieży, czyli do tego stref tych świata, które po prostu będą pozbawione tej reputacji, tam gdzie po prostu toczą się walki gildii, tak już najbardziej poważnie. I wprowadzi to również tutaj jak gdyby więcej bajerowania, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Będziemy musieli wybierać się na niebezpieczne ekspedycje do centrum wyspy, będziemy musieli brać i często walczyć przeciwko innym graczom, co wzbogaci znowu nasze doświadczenia. Będziemy mogli wziąć i sprzedawać coś na przykład w głównych miastach na obrzeżach, co potem będzie na przykład przez tych odważniejszych graczy przewożone do, do właśnie tego głównego miasta w ramach zysku. Bardzo dużo opcji ciekawych się tutaj pojawia, także to akurat moim zdaniem jest jednym z bardzo fajnych aspektów. Wprowadzone nowe bramy piekieł też bardzo fajne, ponieważ zostaną wprowadzone bramy piekielne dla dwóch graczy, do których już dostęp będzie z zielonych stref. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, że bramy piekielne są stworzone dla całych grup graczy, jednak jak gdyby te takie najbardziej podstawowe będą dostępne już dla dwóch graczy, co jest moim zdaniem rewelacyjnym pomysłem. I bardzo fajnie będzie się akurat tutaj można grać, ponieważ wiadomo, że niektóre osoby po prostu nie mają dużo czasu albo nie mają dużo doświadczenia w PvP i to będzie jak gdyby takie przejście, ponieważ tak. Piekielne bramy są jak gdyby dużymi lochami, w które się wchodzi i mamy tam jak gdyby udostępnioną walkę PvP z innymi graczami, czy też po prostu z inną drużyną graczy. Bardzo fajny koncept, bardzo mi się podoba, ponieważ nie tylko i wyłącznie walczymy sobie z potworkami, ale w pewnym momencie możemy na przykład zostać zaatakowani przez dwóch wrogich graczy, czy tam przez całą grupę wrogich graczy, w zależności od tego, jaki to jest poziom lochów. I po prostu bardzo ciekawe doświadczenie, muszę przyznać, że kilka razy byłem na piekielnych bramach, bardzo mi się podobało. A teraz, jeszcze skoro mają to wzbogacić, to moim zdaniem, będzie to jeszcze lepszy akurat aspekt z gry. Zwłaszcza dlatego, że będzie on teraz bardziej przystępny dla nas. Ulepszenie rubieży, czyli tak jak wspomniałem tutaj, akurat. Bardzo duży i fajny aspekt dla tych osób, które biorą i są troszeczkę bardziej rozwinięte w grze, grają w jakieś duże gildii. Yy, I na przykład będzie tutaj mniejsze prawdopodobieństwo na to, że na przykład zostaniecie zergowani przez lepszą gildię, dlatego że gildie będą się prawdopodobnie trzymały swoich własnych terenów. No wiadomo, że czasami po prostu jakaś lepsza gildia też się wyda, znaczy wybierze na przykład na ten gorszy teren, ale pamiętajcie, że. No, po prostu zostanie to, jak gdyby, tutaj lepiej rozłożone. Także, też, moim zdaniem, bardzo fajne, akurat rozwiązanie. Na dodatek, wszystkie, jak gdyby, teraz teleporty czy też drogi, będą właśnie przez główny teleport, w tym głównym mieście. Co też, moim zdaniem, jest akurat świetnym pomysłem. Wieże strażnicze na rubieżach, czyli tutaj jak gdyby, znowu kolejny update dotyczący PVP. Zostaną one zbustowane, żeby sprawiać lepsze wrażenie oraz generować dla ich posiadaczy większe dochody, co też moim zdaniem jest bardzo fajne. No dodatek, będzie tutaj jeszcze możliwość okradania wrogi lili z surowców, ponieważ za każdym razem, kiedy będzie jak gdyby rozpoczynał się okres PVP, to będą w danej prowincji kasować się wszystkie surowce czyli też bardzo akurat fajne. To jest akurat coś dla bardziej zaawansowanych też graczy i teraz coś dla typowych casuali takich jak ja nowe wierzchowce. Każda frakcja w grze będzie jak gdyby miała teraz wprowadzone nowe wierzchowce razem z tą aktualizacją, nowe unikatowe wierzchowce i będą każda frakcja jak gdyby wypadać przedmioty Czyli tak o, morgana, stróżowi i nie umarli, będą mieli możliwość, będziemy mieli możliwość wydropienia materiałów, które pozwolą nam zrobić sobie wierzchowca. Nie wiem zupełnie jakie to będą wierzchowce, ale jak widać tutaj na przykład mamy chyba jakiegoś ciekłego dzika albo jakiegoś ciekłego rumaka. Nie wiem nawet, co to jest. Wiem, że cena tych, jak gdyby wierzchowców będzie olbrzymia i naprawdę bardzo fajnie będzie się pewnie nimi grało, jak i po prostu będzie się świetnie nimi pochwalić przed swoimi znajomymi, czy też po prostu na takim zwyczajnym tam targowisku. Na dodatek będą również tutaj wprowadzone wierzchowce poziomu 8 i uwaga, są to, znaczy będą to jedyne wierzchowce w grze, i będą to, jak gdyby tutaj jest napisane, że są to wierzchowce poziomu 8 i będą to jedyne wierzchowce posiadające jeszcze dodatkową umiejętność. Też bardzo fajny aspekt. Mam nadzieję, że w przyszłości zrobią to dla wszystkich akurat tutaj wierzchowców, ale nawet jestem zadowolony z tego, że będzie po prostu jeszcze jakiś tam dodatkowy high-endowy sprzęt, do którego będzie można dążyć i gdzieś tam, być może za kilka lat grania sobie go ogarnąć, czy też po prostu bardzo się starając. Ponadto również zostaną wprowadzone dwa nowe, jak gdyby wierzchowce. Na poziomie czwartym będziemy mieli jelonka olbrzymiego. Czyli zwierzę będzie tutaj zwyczajne miało szansę wziąć i po prostu jak gdyby wydropić nam. Odpowiedniego rodzaju małego zwierzaka, którego potem będziemy mogli zabrać na swoją wyspę i wychować go na znacznie większego. I tutaj mamy na przykład, właśnie olbrzymiego jelonka, albo na przykład mamuta co jest moim zdaniem też bardzo fajnym aspektem, chociaż wiadomo, że akurat mamutem pewnie za szybko się wam nie pochwalę, ale być może kiedyś już po starcie tego, jak gdyby Albiona online już oficjalnie dojdę sobie do Mamuta i e, będę mógł sobie na nim jeździć. Dodatkowo, zmiany PvP w PvE w otwartym świecie, czyli jak zwykle pewnie dostaniemy różnego rodzaju nowe rajdy itd., itd. żeby po prostu wzbogacić tę naszą e, tutaj rozgrywkę związaną z PvE, czyli pewnie będzie to jak gdyby również rebalans niektórych stref, co jest też moim zdaniem całkiem fajne. Dalej mamy zmianę interfejsu użytkownika. Będzie on jeszcze dodatkowo wzbogacony, i zostanie ponoć wprowadzone coś, co bardzo mnie cieszy: czyli ma ponoć zostać, jak gdyby, powyłączane e, możliwość śledzenia wszystkiego na tablicy. mi to strasznie denerwowało. Ja, dlatego, na przykład, nie biorę i nie korzystam z tego, jak gdyby takiego małego okienka z boku ekranu, które pokazuje, na przykład, ile jeszcze sławy mam do następnego poziomu, jakiejś umiejętności czy czegoś takiego, bo zawsze mnie to strasznie drażniło. Teraz będzie można sobie tam wybrać tylko i wyłącznie, na przykład, jedną albo dwie umiejętności, w których chcemy się, jak gdyby, szkolić naraz i będzie to bardzo fajnie wyglądało, bo będą nam się tylko i wyłącznie te, jakie gdyby tam wybrane umiejętności nam pokazywać, a nie cała lista wszystkich umiejętności. Także bardzo, bardzo fajne. Zostanie wprowadzony samouczek. Samouczek jest moim zdaniem największą zmianą, jaka do tej pory się wprowadziła, i będzie on, jak gdyby najbardziej miażdżącym czymś względem tych wszystkich zaawansowanych graczy, którzy wykorzystują tych takich podstawowych, standardowych graczy, którzy często nie ogarniają gry, nie znają zasad, i tak dalej tak dalej. Standardowo postarcie starcie, jak gdyby. Aktualnej bety, czy też nawet poprzedniej bety, ceny na przykład na wierzchowca albo na jakiegoś rodzaju peleryny, kaptury, itd, i tak dalej były ogromne. Po prostu to były setki tysięcy sztuk srebra, za to można było sobie zakupić premium na jeden rok, jeżeli tylko i wyłącznie mieliście, nie wiem, konia nawet podstawowego i udało wam się go sprzedać w ciągu kilku pierwszych dni. Ilość kasy, jaką z tego można było wyciągnąć, była olbrzymia po prostu. I teraz tak kiedy zostanie wprowadzony ten samouczek w takiej formie w jakiej został opisany tutaj akurat to po ukończeniu kilku podstawowych zadań które prawdopodobnie nie będą zbyt trudne dostaniemy po pierwsze pelerynę czyli tam jakąś tam podstawową element jak gdyby naszego wyposażenia który jest dosyć tani można go szybko zrobić ale to akurat jest nieważne natomiast dostaniemy również możliwość dostania jak gdyby wierzchowca drugiego poziomu nie wiem czy wiecie, ale wierzchowce w obecnej jak gdyby formie Albiona online są jednymi z najważniejszych waszych jak gdyby kompanów. Nie ma tutaj żadnego rodzaju petów, ale są właśnie wierzchowce, wierzchowce, które mogą was po pierwsze przyspieszyć, po drugie pozwolą wam się szybko przemieszczać, po trzecie będą wam towarzyszyć w rozgrywce, po czwarte umożliwią wam ucieczkę dosłownie przed każdym, ponieważ wiedzcie, że kiedy zostaniecie zrzuceni z takiego wierzchowca, to wiadomo będziecie słabi, osłabieni itd. itd. Ale kiedy jesteście na wierzchu, to potraficie teoretycznie mniej więcej dać radę uciec przed po prostu każdym wrogim graczem, który będzie chciał was zabić. Wiadomo, że im lepszy wierzchowiec, im wyższego poziomu, tym jak gdyby lepiej, ale nie ma tutaj jak gdyby takiego właśnie rozgraniczenia, że ci gracze, którzy grają od samego początku i nie mają na przykład jakiegoś tam super konta czy coś takiego, będą po prostu bez szans. Względem tych lepszych graczy, kiedy będą chcieli się na przykład wybrać na tereny PVP, albo wybrać na przykład do tego głównego dużego miasta na, tych, na tym królewskim kontynencie, właśnie z samego początku, dzięki temu, że dostaniemy wierzchowca. Moim zdaniem, rewelacyjny akurat aspekt. Przeróbka wizualna zbroi. Super. Jeżeli zbroje mają wyglądać lepiej, ja się bardzo cieszę. W chwili obecnej są trochę kwadratowe, i tak jak możecie zobaczyć, aktualnie wyglądają one mniej więcej tak. Kiedy będą ulepszone, być może będą wyglądać lepiej, jeszcze tego nie sprawdzałem, nie zostały tutaj pokazane żadne inne zdjęcia, ale jeżeli grafika ma zostać podpompowana, to wiadomo, że no wiadomo, na moim na przykład telefonie może już gra nie pójść, ale i tak zawsze gram w Albiona online na komputerze, także akurat bardzo się cieszę. I dodatkowo jeszcze kilka dodatkowych właśnie jak gdyby zmian, troszeczkę tych mniejszych. I tak, esencje nie są już potrzebne w przeróbce materiałów, co mnie nawet bardzo cieszy, ponieważ brałem i jakoś niespecjalnie mi się to podobało. Zostało to niby właśnie zastąpione tym, że teraz będzie to balansowane tym czarnym rynkiem, co jako tako może działać. Mam nadzieję, że będzie dobrze działać i że nie wycofają czarnego rynku, bo strasznie podoba mi się ten koncept. Dalej mamy zmianę balansu mikstur. Co też jest świetne, ponieważ część z nich jest w chwili obecnej zupełnie bezużyteczna albo po, powiedzmy sobie po prostu mało skuteczna. O może tak. I więcej. I oczywiście również liczne poprawki mapy świata i tak dalej, tak dalej. Ta aktualizacja wychodzi 7, 7, jak gdyby czerwca, natomiast 17 lipca mamy jak gdyby premiera Albiona Online, także jeżeli macie zakupionego już Albiona Online, to nie zapomnijcie oglądnąć gdzieś tam mojego kanału, na przykład 7, 8 czerwca, pewnie będę wstawiał jakieś tam listy zmiany, albo będę na przykład pokazywał co się pozmieniało w rozgrywce, albo w jaki sposób wygląda samouczek, sam jeszcze nie wiem, ale jeżeli macie po prostu grę zakupioną, to sprawdźcie ją sami 7 czy też 8 czerwca. Także cóż, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że news się Wam podobał. I do usłyszenia już niedługo. Cześć.